Agata Rubik miała krótki epizod z modelingiem, ale kiedy poznała Piotra Rubika i wyszła za niego za mąż, poświęciła się prowadzeniu domu. Niedługo po ślubie doczekali się pierwszej córki, a kilka lat później na świat przyszła druga. Odkąd zaczęła prowadzić aktywnie profil na Instagramie, non-stop padały pytania, dlaczego nie pracuje? Żona kompozytora odpowiadała wówczas z przekąsem, że w domu ma wystarczająco dużo pracy, a także zapewniała, że prowadzenie profilu w mediach społecznościowych w zupełności jej wystarczy, dlatego nie zamierza nigdzie się zatrudniać. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych nadal zajmuje się reklamowaniem różnych produktów na Instagramie, choć póki co chyba z nieco mniejszą częstotliwością niż wcześniej. Wprawdzie Agata Rubik nadal otrzymuje uszczypliwe komentarze na ten temat, że taka praca to nie praca, jednak zdaje się tym zupełnie nie przejmować. Jednego można jej z pewnością pozazdrościć. Swoje obowiązki może wykonywać dosłownie z każdego miejsca na świecie i w niemal każdych warunkach. Ostatnio pracowała podczas rejsu. Rubikowie wybrali się całą rodziną w odwiedziny do znajomego, a jako środek lokomocji wybrali motorówkę. Agata Rubik postanowiła wykorzystać ten czas konstruktywnie i wyjęła telefon. Tę czynność uwiecznił jej mąż, a następnie zamieścił na Instastory. Można przypuszczać, że jest niezwykle dumny z żony, że tak świetnie sobie radzi. Konto instagramowe Agaty Rubik od czasu, gdy przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, znacząco się powiększyło. Obecnie śledzi ją prawie 220 tysięcy osób. Co ciekawe, jej męża obserwuje aż o 100 tysięcy osób mniej. Jak widać, content Agaty musi być o wiele bardziej interesujący od tego, który prezentuje Piotr. Zobacz też, ale wieści od Rubików po przeprowadzce. A miało być tak fajnie, Rubik przeżyła chwilę grozy w Miami. Znowu żali się na wydarzenie z nowego domu zaskakujące wieści od Agaty Rubik. Zdradziła swoje plany na przyszłość.